Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym profesorze. Teraz nastawet jest z dwóch. Cześć Nekon. Siema, siema. Od razu mówię, że ten odcinek nagrywamy drugi raz. Nagrywaliśmy go trzy dni temu. Niestety, <grym> jest dlatego... taka się zdarzyła sytuacja, nieciekawa. Powiem wam, że z tym odcinkiem jest mega dużo problemów, no ale. No, zrobimy to ponownie po prostu, bo, bo już jest sobota, 11.30, i ja na jutro muszę to wrzucić, a jeszcze czasu mam mało No i niestety może być tak, że jakość tego filmiku nie będzie najlepsza na świecie Chodzi mi o to, że nie będzie jakaś świetna reakcja, no ale część rzeczy ulepszymy względem tego, co było ostatnio Jesteśmy bogatsi e... o doświadczenie Tak Zrobiłem jest robot. I szybciej wyjdzie, bo wtedy się nie uwinęliśmy w godzinę tak, Także tak. teraz my, mam nadzieję, że tak w pół się uda I co, chyba wszystko powiedziałem, od razu lecimy z pierwszymi osobami, a pierwszymi osobami są od razu skróję wszystkie trzy, bo jest Kie, jest Daibutsu i jest Kyusuke Są to postacie, tak, tak. które było bardzo krótkowanime. Tak, czyli nawet jedna z nich w ogóle nie było tylko w anime, nie, jakby nie jest nawet nie jest kanoniczna. Także że te tak osoby zbyt nic nie pokazały. Jedna z nich chyba ki, kije, tak? <grym> y jak to y Tak, to kije było. To kije. on coś tam Czy pokazał. Kije? nieważne. No on walczył z obito, krótko, ale też pokazał tak. jakąś technikę, która coś tam może znaczyć, ale to jest w końcu obito z kamui. Więc wiadomo, znaczy, jest, Po prostu nie zdrowym. będziemy się w to yy, w głębi no. wiesz, nie ma sensu po prostu gadać o nich, jeżeli raz nikogo to nie interesuje, dwa nawet nie mamy za bardzo, co o nich powiedzieć, nie? No dokładnie, nie mamy jakby jak żadnego potwierdzenia ani podłoża, żeby cokolwiek o to, nich To, że powiedzieć. jeden użył jakiejś tam techniki, drugi użył jakiejś tam techniki, tak naprawdę nic nie znaczy, no. bo to, 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 to są tak straszne randomy, spadli na, że... Spadli na liście od Zetsu się skończyło. Tak, tak. Także y, zrobimy jeszcze taki myk, że ja tutaj będę wpisywał, czyli wpisujemy y, y, na miejscu 18, 20 wpiszę yy, randomy. Takich nazwę i, i zobaczymy, kto trzeba. jest w następny. Dobra, miejsce 17 to Juzo Biwa e, i od razu zanim powiemy o nim cokolwiek, to powiem, że e, robimy w ten sposób, że każda kolejna osoba, która będzie, my będziemy ją układać schodkowo, tak na tym notatniku, na którym Wam pokazałem przed chwilą, e, że po prostu uznajemy, że nie znamy kolejnych osób i zobaczymy, co się stanie. Tak, e, po prostu tak będzie wygodniej, myślę, i nie ma co tutaj rozmawiać, że o, ale przecież po nim będzie jeszcze, jeszcze ktoś tam. Tak. E, no więc. Jeżeli tak przyjdzie na osoba, to wskoczy na jego miejsce i tak dalej, i tak dalej. Będziemy to po, po kolei po prostu iść. Dokładnie, tak. Boże, powiedz, co myślisz o Juzobiwie, bo ostatnio też rozmawiałeś. Tak, myślę, że Juzobiwa nie pokazał zbyt wiele, ale możemy sądzić... To był jeden z, z Mistrzów Miecza, który przeżył właśnie walkę z Majdajem, Majdajem, mm -hmm. czyli ojcem Gara. Tak. Także... Mamy jakieś malutkie przesłanki do tego, że coś tam potrafił, mamy też krótką walkę z Mizukagę, to ja też tam tak wiele naprawdę mm -hmm. nie powiem, bo Mizukagę też jest OP. Tak. No, no ty mamy tylko powstałe... go bestii był, nie, no to wiesz. Tak, tak, tak. Sam Peñao z nią problemy w końcu, mm -hmm. także, także, no tylko sytuacja, tylko tam, że Itachi był, nie, to wiele tak. zrobiło. Jego amatrasów, które w końcu chyba użył pierwszy raz, z tego co pamiętam, chyba tak. No ale w każdym razie możemy uznać, że Juzo Biwa tutaj pasuje jak najbardziej, pokonałby poprzednią trujeczkę e, z racji tego, że, że po prostu on już coś tam pokazał. Też był. Można by go nazywać no-name'em trochę, bo mało osób nawet o nim wie, tak szczerze mówiąc. Tak, to były takie dodatkowe jak, jak... odcinki, nie? Tak, tak, tak. tak. Ona jest Ona, nie wiem, w ogóle. czy filerami nie były. Nowelka, nowelka to jest. Ona jest czy nowelka, Anonem, no. Ale. Aha. Yy, no, no. To jest nowelki z nowelki o historii Tatchiego, z tego co. Dokładnie, więc, się... więc jeżeli oni uzna, uznają y, Juzobiewa, no to my też uznamy, że okej, okay, na tym miejscu 17. póki co jest Git. Jeszcze kwestia, bo tak w sumie za szybko rozpoczęliśmy. Y, to jest nazwa y, tej topki. Każdy członek Akacki od najsłabszego, no najsilniejszego, więc uznajemy, że tak, y, że Juzobiewa należał do tego Akacki. No i co? Się... Wrzucamy go do. Miejsca 17, czyli tam, gdzie pasuje, póki co jest git. Póki co pierwszy. Miejsce 16 to jest White Zepps. Eee, I cóż, ja już tutaj bym się nie zgodził. Wiem oczywiście, że Nekon też, ponieważ. Tak, tak. już O tym powiedzmy, że dyskutowaliśmy Białe szerzej. Tak. Co, tak. Ale możemy ja. przypomnieć, że jest bardzo mało postaw do tego, żeby on jako jednostka znaczył mhm. cokolwiek, bo on jest. On jest każdy myślę, czuni, sobie nawet z nim poradzi. On ma oczywiście tak. swoją takie techniki z zaskoczenia, jakieś tam wysysanie czakry, mm -hmm. jak tutaj na ekranie pewnie macie Ueljasza. Tak, tak, tak. Ale każdy każdy porządny nawet szanujący się dzieciak w świecie ninja sobie mm -hmm. prawdopodobnie z nim radzi. No tak, ja bym jeszcze dodał to, że wiesz, on pod względem mocy jakby patrzeć na to, nie jest mocniejszy nawet od tej chyba trujeczki, nie, tej, tej pierwszej tych słabiaków, których tak, nie oni... znamy. No. to, to... Oni pewnie mają i tak większą moc niż białe zecu. Oni właśnie chyba z nimi walczyli, tylko że tam był Obito, to jest ich problem. O. I, i Przewaga liczebną oczywiście też miały mm -hmm. białe zecu. Mm -hmm. jeżeli dobrze pamiętam, bo nie jestem sprzątowo teraz pewny. Ja, ja robię ob... jakbym nie oglądał tego, oni po prostu oni są tak no, no name'owi, że no. nie pamiętam tych odcinków, nie? No, to w ogóle fajna, fajna nowelka była, ale też... Mm -hmm. bo to chyba też chyba nowelka, bo już nie pamiętam. Czy to było tam... Nieważne, może no. Mówmy, czy to nowelka, czy nie, bo raz się okaże Że to jest informacja, ale to nie jest ważne Tak naprawdę, ważne Sprawdzą. jest to, że White Zetsu nie jest tutaj y, W żadnym wypadku y, na dobrym miejscu Juzo hmm. Biwa myślę, że spokojnie By porobił kilku białych Zetsu Oj, spokojnie. Co, do tej, co do tej trójki randomów, jak to nazwałem Myślę, że oni by byli nawet Też w stanie rozwalić White Zetsu Bo White Zetsu był po prostu Ja bym go porównał do klona tak naprawdę W no, sensie no to jest klona klon. jakiegoś, jakiegoś słobiaka. Chodzi mi o to, że na przykład wiesz, że klona masz na hita i on znika po prostu, wiesz, klon, klon klonowi no. nierówny oczywiście, no ale taki klon z pierwszego Naruto. No to taki zwykły pionek, powiedzmy, nie? Taki, żeby tak. zapełnić wojnę, nic nie pokazał, mm -hmm. ma ten niby styl drewna, ale nie pokazał też tego praktycznie w ogóle, mm -hmm. powiedzmy, że niby jest ten oryginał, ale... Tak, ale te też nigdy to też jest, nic, jest nic, kwestia izm, tego, nie? że wiesz, tego Yuay tu jest, ale ich jest tysiąc i no. każdy coś tam troszeczkę może innego pokazał. No ale biorąc tak ogólnie w ogóle moc y, Białego Zetsu i, i w ogóle postać Zetsu, on nie jest dobry. On po prostu jest słaby. Tak, on nie, nie jest dobrym że... nie? nie jest Tak, po prostu. myślę, że zasługuje na ostatnie miejsce, także wrzucamy go na, na 20 y, i po prostu jest na 20 miejscu. Miejsce 15 to Yahiko. I tak jak rozmawialiśmy poprzednim razem, tak teraz mm -hmm. też uważamy chyba identycznie, że Yahiko jako taka postać, on nie za bardzo cokolwiek pokazał. On prawdopodobnie nawet nie miał co pokazać. On był. On był takim solidnym według mnie, oczywiście, bo nie możemy tego wskazać jednoznacznie, mm -hmm. takim solidnym Johninem, który był takim mózgiem operacji, strategiem, yy, który myślał i przewodził całą grupą. I nie wydaje tak. mi się, żeby. On posiadał jakieś... Nie pokazał też nic, nie? To jest, tak, to jest właśnie obróż. wiesz co? Tak jak powiedziałeś, że on, on powinien być uznawany za jako takiego Johnina mocnego, czy no. coś w ten deseń. No, no tak, jakby patrząc na to, gdzie się znajdował, on musiał mieć jakąś tam moc domyślną, tak, tak. której niestety nie widzieliśmy. Więc z tego, co widzieliśmy, ja bym go umieścił... Ee, Dosłownie przed tymi trzema typami. W sensie takim, że Juzo Biwa pokonałby Yahiko. Tak, tak, moim hmm, zdaniem tak samo. Ale jeżeli patrzymy tak fabularnie, co on powinien pok po pokazać. No niby jest, no to... wiesz, jest uczniem to... Jirai, powiedzmy. Tak, nie? tylko że jakby nie tak. miał takiej predyspozycji jak Nagato. Gato. Mm -hmm. y powiedzmy, że Conan, jeżeli patrząc na Conan, no to naprawdę. Yy, stała się silna, jeszcze o niej sobie tak, mówimy, w sensie wiesz, bo zaraz będzie oczywiście e, bo wiecie jak on by przeżył I trenował tak. dalej, to byłby był silny No okej, okay, jakby w, jesteśmy wszyscy Chyba w stanie w to uwierzyć I patrząc na to jak fabularnie powinien zostać yy, Przedstawiony, jeżeli miałby walczyć To hmm. myślę, że pokazałby Juzo Biwe Ale patrząc na to Co pokazał, czyli w zasadzie nic no. To uznajemy chyba Razem z Nekonem, że Juzo yy, tak, Prywana tak. nawet by go pokonał. Musimy się kierować tym, co dostaliśmy, tak? Nie, może, mm -hmm. nie możemy sobie wymyślać, możemy się domyślać, jakieś tak. domysły możemy sobie zrobić, ale nie możemy sobie sami pisać historii Także tak, że jest jak jest. No tak, myślę, że wiesz, idealnym przykładem tutaj będzie też w ogóle si 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 nie siódemka mieczy, tylko po prostu ogółem cała, cała ta organizacja mi mistrzów miecza mhm. było przedstawione od pierwszego Naruto jako totalne, totalne koksy, a tak, na wojnie tak. oni, wiesz, rozwalali ją oczywiście tylko randomów, nikogo więcej, więc tak jak się o nich mówiło, nie zostało to idealnie prze przedstawione, dlatego to, o czym mówią w anime, nie... No, no bardzo, nie zawsze, bardzo często się to co Tak, tak. tak, to, tak. Plany, tak... Nie, nie jest, nie jest no. pokazane tak jakby, że on rzeczywiście byłby silny. Tak, plany nie? Kishimoto się zmieniały cały czas na przestrzeni. Mhm. On, on tego przez 15-20 lat nie pisał zaplanowanego od pierwszego tak. roku do 20. Tak. On w pierwszym roku powiedział, że mistrzowie mecza może będą w przyszłości kimś bardzo mhm. silnym, ale potem stwierdził, że jest akacki, jest ktoś tam, jest tak. ktoś tam i oni zrzeszyli po prostu na drugi plan. I tyle. Dokładnie, więc yy, uznajemy, że Yahiko zostałby pokonany według nas yy, przez Juzo Biwę. Tak jest. Z, z, tego tytułu, z tego tytułu, że z tego co zobaczyliśmy, on nic jakby większego nie potrafi niż nabicie się na <tak, tak jest, tak jest. Miejsce 14 to Hidan. Yy, I wstępnie, oczywiście, od razu się zgodzimy, że jest na dobrym miejscu. Jest prawdopodobnie na dobrym miejscu. Tak. Przecież <tak musimy zobaczyć, co będzie dalej. <tak a my oczywiście to już wiemy, ale nie będziemy wam spoilerować, prawda? Tak. spoilery nie są jest. dobre, ale w każdym razie, jeżeli chodzi o to, na którym on teraz jest mniej miejscu, to spokojnie możemy uznać, że nie znając kolejnych pozycji, jest na dobrym miejscu, bo tak, z pewnością pokonałby jak Hiko, takiego basicowego, tak, yy, tak. tego Judopive, yy, Białego Zetsu, yy, wszystko. To, to całą trójkę randomów, więc mhm. nie wiem, czy jest tu o czym rozmawiać. Ocydan, no Ocydan jest taki często przez ludzi też niedoceniany, uważa, za takiego bardzo mhm. słabego, ale właśnie wsenk jest cały w tym, że on jeden na jeden z osobą, którą spotyka pierwszy raz, jest bardzo silny, jest naprawdę przesilny, tak. bo on, no, pra, no, to jest gościu nieśmiertelny, wystarczy mu kropla krwi, żeby to było koniec tak. po prostu, to jest już wtedy koniec. Jak on zdobyć kroplę krwi, narysuje, narysuje sobie ten okrąg, no hmm. i to jest koniec, nie? A w walkach grupowych już widzieliśmy, że, że to nie jest coś, w czym on się czuje dobrze. Walka tak. grupowych jest po prostu bardzo słaby, ale taką moc samą w sobie ma całkiem nie najgorszą. No tak, myślę, że patrząc pod względem mocy, czy pod względem jeden na jednego, nie w walkach fabularnych, myślę, że hidden hmm. jest w tym momencie na dobrym miejscu, bo pokona no, każdego z poprzedników. Tak jest. Miejsce 13 to Sasori i jak najbardziej, znowu się zgadzamy, patrząc, że nie wiemy, kto jest następny, choć wiemy, to, to po prostu zostawiamy tak, że, że Sasori jest na dobrym miejscu, ponieważ tak. Myślę, że bez problemu pokonałby Hidana. Tak, myślę, że go kroi całkowicie szczególnie, że tej krwi w nim jest bardzo mało. Tak, to sam Tak, właśnie to taki, bez... tak, taki pojedynek bezpośredni, ale licząc mm -hmm. nawet moc, to jest nie była ziemia tak. dla mnie, to jest, yy, kla... to jest różnica klasy. Mm -hmm. I tak samo y, Sasori wydaje się taką niedocenianą przez ludzi postacią, często też taką, tak. no przez to co się działo wiadomo w pierwszym arku Shippudena, po prostu mm -hmm. y, zginął na sakurę i starą tak. babkę, co się często mówi, często się z tego żartuje tak. i ludzie zapominają o tym, że to on sam sobie wybrał tą śmierć. I jeżeli mm -hmm. nie to, to po prostu wyszedłby z tego pojedynku cało. I nie zapominajmy o tym, jak wiele nerwów on dostał w tej walce. Dostał jakąś, Sakura dostała jakąś, y, że niby wymyśliła sobie otrutkę na nieznajomą truciznę, to po pierwsze. No. Po drugie, Poczysz, babcia się znała wszystkie jego techniki. Wiedziała wszystko, co on zaraz zrobi, sama go tego nauczyła mm -hmm. w końcu, także nie do końca ta walka odzwierciedliła jego siłę i wydaje mi się, że jest mm -hmm. bardzo, bardzo ogromna i nie możemy go na pewno nie doceniać i póki co na 100% pokonuje wszystkich, których do tej pory widzieliśmy. Dokładnie, wiesz co, jeszcze bym dodał to, co jeszcze, że Sakura go pokonała i babcia, wiadomo, że tak... Teraz ślepo strzelam, Oczywiście nie liczyłem tego, ale tak połowa myślę, a Kacki zginęła nie tak jak powinna. W sensie takim, tak. że nie odzwierciedlono w ogóle ich siły, jak, jaką potęgą e, tak, tak. władali, że tak powiem. nie? Więc e, naszym zdaniem Sasori bez wątpienia pokona wszystkich poprzedników, tym bardziej, że Hidan nie za bardzo ma jak go pokonać myślę, bo wszystkich naraz, wiesz? E, w sumie. Wszyscy się jego raz. I, tak. I on prawdopodobnie to zrobi za pomocą swoich. swoich wszystkich papecików. Mar marionetek myślę, że na luzie mógłby też pokonać wszystkich, więc e, pod względem i, i bestialskiej siły, i tego, że był bardzo mądry, choć, e, zginął w, e, anime, tak jak zginął. Tak jak wybrał, powiedzmy. Miejsce 12 to Dejdara i większość, nie większość, może część, może większość uzna, że co wy teraz powiecie, ale obydwaj. Jezu, nienawidzę tego słowa, bo nigdy nie pamiętam, jak się odmawia. Znaczy, że obydwoje, obydwaj. Oboje. oboje. Tak, nie, nie, ale w końcu się chyba nauczyłem. W każdym razie yy, uważamy, że Dejdara nie powinien być na tym miejscu, ponieważ przegrałby z Sasorim. Tak, moje, moje zdanie jest takie samo. Tu, pamiętam, też się mocno zgodziliśmy akurat. Tak. I tak, naszym argumentem jest. takim mocnym, znaczy to nie jest jeden argument, ale na pewno taki, który mm -hmm. możemy już wnioskować, to jest sam Deidara mówiący w stronę Kakashi'ego, że Sasori jest od niego silniejszy. To jest oczywiście jeden punkt, ale też możemy to wnioskować po prostu po sile. Wydaje mi się, że mm -hmm. Sasori niszczący, zdobywający cały kraj yy, w pojedynkę. Czyli no, powiedzmy tak, tak Daidara. Prawdopodobnie mógłby te, ten kraj też cały pewnie wysadzić swoją bombą, no, ale myślę, nie do końca, jesteśmy w, nie, nie, możemy, nie możemy do końca brać pod uwagę jego siły samobójczej. To też o tym sobie mhm. mówiliśmy: tak. że ta moc samobójcza to jest taka ostateczność, takie pójście na remis. To jest oczywiście mhm. potężna broń, która załatwiałaby wiele osób z, z tej tak. topki, ale on co, wtedy co nie zabawne, wygrywał, tak? Po Magne że w, tr w trące. Yy, ta, mhm. yy, pójście na remis 0 niekoniecznie oznacza remis, jak się okazało, bo na przykład tak zabił węża, Mandę zabił i tak to jest. tyle. To tam też było sporo takich, tak. y, powiedzmy, niedociągnięć, z, y, y, mm -hmm. moim zdaniem, z strony fabuły, ale o tym już mówiłem też kiedyś. No dobra, y, ale w każdym razie uważamy z tego powodu, że po prostu Dejdara y, nie umniejszamy jego sile, tak? On jest bardzo silny, tak jest, ale no. z Sasorią nie ma szans. No właśnie z, z tego powodu, że C0 to jest tak naprawdę samobójcze i co najwyżej mówimy o remisie. Mhm. E, druga sprawa jest taka, że Sasori sam się podłożył i trzecia sprawa jest taka, że on mógłby też z tego wyjść, bo zobaczcie, że tak naprawdę, jeżeli chodzi o słabe punkty Sasoriego, to jest Taka mała część, to jest kawałek jego rdzenia bodajże to się Ta, nawet nazywało. Tak, takie do serca nie? Mm -hmm. I on mógłby tymi nicmi czakry, bo on w ogóle chyba z tego serca też tymi nicmi czakry sobie poruszał, więc nie tak. widzę problemu, żeby on się po prostu 10 kilometrów wyrzucił tak daleko zanim TC0 wypuchnie i jakimś cudem przeżyć to. Jakiś cudem. No Sasuke przeżył po prostu się wyteleportowując tak. można powiedzieć. Więc uważamy, że tak. Jeżeli chodzi o, o moc ogólną to i Deidara i Sasori są kocurami totalnymi, ale hmm. uważamy, że po prostu Sasori y, rozwaliłby Deidare, dlatego wskakuje przed niego. I tak, to są najświeżsi dystansowcy. Nie chcemy. Tak, tak, tak. Ciężko cokolwiek I, O, właśnie, dodać. jeszcze to, co mówiłem w tamtym odcinku, ja tutaj jeszcze nie powiedziałem, to no. to, że yy, za pomocą tych nici czakry, których miał chyba 100 z samego serca, te wszystkie lecące bomby na niego, Dejdara, bo właśnie często ludzie argumentują to, że O, Dejdara będzie sobie latał na ptaszku i będzie rzucał bombę, tylko że właśnie y, Sasori będzie mógł te wszystkie bomby odrzucić nićmi Jakry to, to nie widzę żadnego problemu, żeby to zrobić. No Sasori Jeszcze jest 100. tak taka jest prawda, Sasori tak. jest broken i on z tym nićmi może zrobić w sumie kompletnie co, co tylko chce Jest naprawdę tak. bardzo ciężki do złapania, no tam, mhm. tam mieliśmy babcię Chiyo, która Bardzo dobrze wiedziała jak go skontrować Dokładnie A no tutaj on naprawdę jest strasznie ciężko dostępny i to są Kolejna rzecz, która mi się takiej. przypomniała, o której nie mówiłem, to to, no. że y, zawsze, zawsze się mówi, a bo jak się znaczy już y, technikę walki, no, to no. jest łatwiej. I tak można powiedzieć o każdym, to jest raz, no. ale y, kwestią tego też było Sas Sasoriego, że za bardzo nikt nie wiedział jak on walczy. W sensie każdy wiedział, że marionetkami, nie? Ale tak, tak. okazuje się, że on ma w ogóle trzy różne stany, on cały, które, czas może wyciągał, walczyć. Nie? cały czas tak. coś nowego wyciągał, nie? nowego. I nawet w Akatsuki się wszyscy dziwili, jakim cudem on jest tak, tak młody, nie? Bo nikt nie wiedział, że jeszcze w nim siedzi kawałek rdzenia, który to wszystko, wszystko yy, steruje, nie? Tak. Więc... Nie czyniamy 100% pewności, czy tam wiedzieli, czy nie wiedzieli. Tam w mm -hmm. tylko było pokazane, że Deidara mm -hmm. o tym wie, ale jako Kishimoto tak. fabularnie on nie pokazał, że oni cokolwiek... Cokolwiek oni nim wiedzą, i on był taki. Myślę, że tam każdy był taki tajemniczy, że mało o sobie mm -hmm. wiedzieli. Tak, tak, raczej znaczy, to była chyba taka, wiesz, tak mi się wydaje, że to była taka zgrupka, gru, gru, grupka ludzi, którzy, którzy mieli wspólny cel. Ale jakby nie bratali się ze sobą. Jakby tak. wiesz, każdy kogoś tam jakoś szanował, można powiedzieć, no. ale nie było to na takiej zasadzie, że hej, jak ty umrzesz, to koniec świata, rzucamy akacki, nie. No, to nie było na, na zasadzie przyjacielstwa, tak? Mm -hmm. <laughs> tak, miałego się umiejętności, ale charakter, charakter się za charakter się opluwali wszyscy nawzajem. Tak. tak. Dobra, czyli uznajemy, że Deidara powinien wskoczyć. Za Sasoriego, więc Deidara na 13. miejscu, Sasori na 12. Miejsce 11 to same Hoshigaki i wstępnie znowu się zgodzimy, że jest na dobrym miejscu, jeżeli nie wiemy kto jest dalej. Tak, mm. tak, czyli z tym Sasorim, no. możemy spekulować z tym Sasorim, powiedzmy. No ale w sumie, tak, też od warunków, no to jest znowu problem, bo tak. jeżeli, jeżeli Kisame walczy w swoich warunkach, ma, może, mhm. Czyli on w sumie też może wywoływać, jakby stworzyć sam z siebie wodę. No, ale no, wiadomo, no. że on się lepiej czuje w tych warunkach, jak na przykład w walce z Gajem na wyspie. Mm -hmm. No to, ale jako moc, powiedzmy, jakby byli no. w swoich warunkach, to też powiedziałbym, że Kisama jest, jest jednak tą bestią, no. Tak, ja ci powiem, że yy, jeszcze kwestia jest tego, że za bardzo wtedy nie uwzględniliśmy tego, że taka sama Hada na niego nie, nie działała za bardzo na Sasoriego. No, eee, tak, tak. Więc tak. jest takie, mm, nie wiadomo, ale jeżeli mówimy znowu o ogólnej mocy, to tak. myślę, że Kisame przewyższa Sasori'ego. Jeżeli to mówimy jest o na mocy. Pewno. jeden, na 1, to możemy takie, mm -hmm. no, no, tak możemy trochę podyskutować, tak. ale jeżeli Bo... właśnie chodzi o tę moc, o takie odpalenie się całkowite w swoich warunkach i z tą taką samehadą, która nie leci, yy, nie leci wiesz, nie leci w chujaski same mm -hmm. no to myślę, że Kisame plus yy, samehada w takim prime to jest yy, większa, większa moc. Tak, nie dość, że większa moc to. No, myślę, że możemy się zgodzić, że y, wiesz, można jakby wymyślać różne scenariusze na na, y, na to, że Sasori wygra, na to, że Kisame wygra, ale o, chyba większość może się zgodzi. Tak, tak, że większość się zgodzi, że Kisame jest po prostu w tym momencie tej topki najsilniejszy. Tak jest. Ogólnie no, tak rzecz jest. biorąc. Mm -mm, jest, jest bardzo, bardzo, bardzo mocny w wodnych technikach, po prostu w. Jakby wszystkim co ma związane z wodą nie jest tak y, szeroko dobry na wszystko ale jest naprawdę tutaj y, dobry i myślę, że nie ma tutaj więcej mówić, jeżeli będziemy przechodzić do kolejnych postaci i to będziemy kontrować znowu tak poprzedników więc, pewnie więc wrócimy sobie do powiedzieć. niego prawdopodobnie mhm. w drodze Wie, więc zostawiamy go na 11 miejscu ok, miejsce 10 to Kakuzu mm. i tak jak poprzednio tak i teraz powiemy, że wcale to nie jest dziwne tak, a kakuzu, tak samo. Widzieliśmy, czyli to, to jest o to, to, o czym mówiliśmy, czyli mhm. nie do końca pokazanie y, siły, jaką naprawdę ma postać. Nie? On, został, on został ukazany jako taki rozpiętdarz totalny. No. A zginął w sposób, jaki niestety zginął. I to jest taki ala Sasori, tylko jeszcze gorszy sposób. Tak, bo y, kwestia jest tego, że tak jak patrzymy na to pra prawidłowe akacki, że tak powiem, to Deidara y, zginął, tak można powiedzieć, na własnych warunkach. Tak. I tak, no. same też y, Sasori niby na własnych warunkach, ale. Nie tylko, że, wiesz, mu zostało poświęcone też sporo odcinków, jeżeli chodzi o tę walkę, ale nie o to hmm. chodzi. Jakby ja, ja mam niedosyt tego, jego, jego mocy, że tak, tak, tak dość, to dość łatwo został pokonany, więc niby on zginął na własnych warunkach, ale tak naprawdę źle zginął. Kakuzu jest też taką y, postacią, która hmm. no, po prostu zginęła, bo musiała zginąć. Jakby nieadekwatnie ale... do swojej mocy, tak powiem, mm -hmm, może to nazwijmy. Mm -hmm. Wiesz, i znowu... Y, bo to są argumenty, co, co mówiliśmy, że A w anime się coś mówi, ale to niekoniecznie coś znaczy, ale wiesz, on walczył niby no. z Hashiramą. To, tego nie wiemy, jak, tak, jak to raczej, wyglądało. Tak, o, wiemy tylko tyle, że walczył z Hashiramą mm -hmm. i to nic więcej. Bo mógł, tak, równie więc... dobrze mogło to tak być, że spotkał się z Hashiramą, Hashirama dostał lepę i skończyła tak, się walka. I tak, to prawdopodobnie tak, tak. było przed tym, on prawdopodobnie jeszcze nie miał tych nici, bo on je wykradł, uciekając mm -hmm. z wioski, czyli tak, już był, tak. tak, tak, no właśnie, więc... Yy, Yy, jakby, prawdopodobnie, prawdopodobnie on na pewno sens. ich nie miał. Tak, no to nie ma co porównywać, on prawdopodobnie dostał tak. liścia i Hasiana pozwolił mu przeżyć, to tyle. Tak, pewnie tak wyglądała ta walka. Pewnie nigdy się nie dowiemy, a może, ale w każdym razie to, to też nie jest argument, ale można powiedzieć, że wiesz, a przeżył, ale yy, to, co mówiliśmy w poprzednim yy, na, nagraniu tego, yy, to to, że yy, Kakuzu jest po prostu. Prze... Kozacki we wszystkim. On ma te tak, tak. cztery serca plus swoją y, naturę. Ma wszystkie pięć natur i one są wszystkie przepotężne, ma kontrę na praktycznie wszystko. Może walczyć, wiecie, jakby pięciu versus jeden. I to nie jest y, pięć klonów, tylko pięć kozaków. Tak, samo versus wiek, jedna samoistyk postać. Jakby, samo mhm. wiek, jakby bestii, które walczą, i on jakby nie musi ich kontrolować, to jest najlepsze. Tak. Na dodatek używają niebyle jakich. Technik żywiołów, tylko takich najsilniejszych. Zresztą widzieliśmy, tak. jakie oni ro rozpustce robią te wszystkie tak. techniki. To, to naprawdę jak on, jak on zginął? To jest nienormalne. Jak, Nie, to, że to, on widzieliśmy... zginął, tak jak zginął, to, to wi wiadomo, że to jest y, kwestia fabularna. Musiał tak. dostać raczej Tak, Naruto musiał on co poczekał, poczekał w plecy, tak. o, gdzie jest Naruto? Ciekawe gdzie on jest. No i mm -hmm. dostał z góry, z tego co pamiętam. Tak, 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 tak było. No i tak. No, i tak, plecy to jest, dostał. to jest. I oczywiście stanął w miejscu. Tam, to nic z tego, że on y, jest bardzo szybki i, i Kakashi jego mm. totalnie zniszczył w tej jutsu. On będzie czekał, tak. aż Naruto zleci z góry. Go trafi swoją nową techniką, no żeby pokazać, jaka jest silna. No tak, niestety. Yy... Ale nawet to, co nam zostało zaprezentowane, no bo zaraz wiesz, znowu będzie, że a, mówiliście, że to, co nam zostało zaprezentowane jak w Yahiko, a nie to, jak y, to, co nam o nim no. mówiono, dlatego mówimy, ten argument z Hashiramu, możemy go olać totalnie, ale tak. nawet jeśli, to to, co nam pokazał, no naprawdę y, łamie nawet Kisame, tego poprzednika. Y, tak, też... szczególnie te żywioły, prawda? Te żywioły tak. strasznie działają na tego Kisame, szczególnie, że tak samo Kakuzu jest bardzo ciężki do złapania, jest bardzo mhm. ciężko dostępny ma te swoje nici, które tak samo mogą go bronić, może je trzymać w sobie, to no niekoniecznie tak jest, że on musi je od razu też, wiesz, wypluwać. Dokładnie, i też, no, to też, też jest straż. kwestia jeszcze tego, nie, no. że nie wiem, znowu ponownie, czy, czy w ogóle te jego serca mają jakby Pewnie muszą mieć czakrę, skoro używają jutsu, nie? Ale jakby, czy same Hada może to pożreć, to już kolejna kwestia. Ale nawet nie muszą się przecież zbliżać na, 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 na blisko, mogą na dystans wszystko... Tak, ale przede wszystkim działają na dystans i jakby tak. unikają walki w zwarciu. No to mm -hmm. są bardzo silne, te Ciężko... Tak, ja Cię... myślę, że wiecie, normalnie Kisame by ro rozwalił, normalnie by rozwalił Deidare z racji tego, że wystarczyłoby to serce z, z naturą błyskawicy i rozbrajać te wszystkie bomby. O, e... miałby przerobane Dejdara na niego, bardzo. Hej, co jest, je je użyłby C0, niepowiedziane, że rozwaliłby wszystkie te serca, nie, nie do końca... Pamiętam czy wiem nawet jak to działa, ale ciekawe czy nie mógłby wypuścić tego jednego serca, weź uciekaj jak się tylko da, tak, e, on tak. rozwalił poprzednie mógłby, i sobie wróci. One są jakby samowolne, nie wiemy czy jest jakiś dystans, też nie mamy takich informacji, mm -hmm. no i też jeżeli mówimy w jakiej objętej go widzieliśmy to w databooku, w oficjalnym spisie umiejętności postaci jest tam właśnie w miarę szeroko opisany ten Kakuzu i stamtąd też możemy wnioskować jak bardzo silny jest, także tak, na przykład z tego, na przykład Oyahiko tego nie zobaczymy, już o Kakuzu mm -hmm. zobaczymy. Mm -hmm. Tak, y, czyli po prostu uznajemy, że Kakuzu y, jest na dobrym miejscu. Jest najsilniejszy z tego co widzieliśmy, no. Tak, spokojnie powinien pokonać poprzedników. Tak jest. Miejsce dziewiąte, Conan. Hej, świetne miejsce. Myślisz? <laughs> tak, jakbyśmy uznawali, że jest. <laughs> Tylko te środkowe akacki, czyli po prostu ty tymi z chmurkami, nie uznawali żadnych pobocznych, to wrzuciłbym ją na dziewiąte miejsce, bo jest chyba jedenastu. Wtedy czy, czy, czy... tak. wtedy tak. <słuch> tak, nie, no to tak. Już nie ma co takiej Uli, oczywiście my sobie żartujemy. Ona mm -hmm. jest oczywiście silna, tylko tak. warto dodać taki sobie jeden fakt, że ona nie jest osobą, która dołączyła do akacki ze względu na to, że jest silna, nie zrekrutowano tak. jej, tylko ona tam po prostu była od początku ze względu na przyjaźń z, z Nagato. Mhm. Także tutaj mamy malutki, ten, oczywiście to nie umniejsza jej sile, bo pokazała bardzo dużo. I oczywiście tak. głównym takim y, głównym takim zapalnikiem do jej siły, do pokazania nam tego, no to jest walka wiadomo z Obito, która jest y, bardzo bardzo dzieli, myślę, ludzi. Z jednej strony, mhm. prawie go pokonała, był zmuszony do użycia i za nagi, ale jednak to. To o tym by mówiliśmy. Ona wiedziała, tak. że on przyjdzie. Ona się przygotowywała na to prawdopodobnie od samego przyjścia, czyli od walki z Painem. W, w drodze w drodze do, te, do, tego, do tej walki mieliśmy, działo się bardzo dużo kanonicznie w Anime. Także miała bardzo dużo czasu na to prawdopodobnie. Mhm. I no. no hej. Nie, nie, wiem, nie wiem, czy oglądający wiedzą, ale kobiety w Naruto w większości przypadkach nie są zbyt dobrze napisane. No i no to są prawda. często uzależnione od po prostu męskich postaci. Tak jak powiedziałeś, że gdyby nie Jahiko i Nagato, ona w ogóle mogłaby nie powstać, nie? Tak jest. Tak Nikt jest. by się nią nie przejął. Nie wiadomo, czy, by, czy by była na tyle silna, żeby chcieli, tak. aby ją dołączyła, powiedzmy, nie? Nie, dobra. Biorąc y, już całkowicie serio, Konan. Y, jest silną kobietą, ale nie na tyle, żeby w tym rankingu być tak wysoko. E, je, je, te wszystkie e, kar, karciane sztuczki, że tak powiem, e, no. są naprawdę, naprawdę mocne. Wiecie, porobiłyby bardzo dużą część Naruto, takiego zwykłego, nie, nie Akacki, mm, ale, ale... To jest właśnie to, co jest argumentem w większości, że hej, przecież ona prawie zabiła yy, Obito, czy tam Tobiego, Ta, jak którego jak stawiamy jak na tak jakimś top 3, nie, mm -hmm. i zaraz, Tylko, że... zaraz będzie, No to, 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 to Tylko, samo trzeba, byliśmy pewnie obaj z nią. Mm -hmm. Ona prawdopodobnie, prawdopodobnie możliwe, że jest, tak już mówię prawdopodobnie możliwe, mm -hmm. możliwe, że jest yy, najsilniejszą kobietą w Naruto w ogóle. Ale nadal Akacki to Akacki. No nie. No nie, jeszcze tsunade z No tsunade, Także... z najsilniejszych. No, jest cuna na pewno jedną z najsilniejszych. Jest naprawdę y, ciekawa pod względem umiejętności na pewno. Nie powiedziałbym, że ciekawa jako osoba, bo jest trochę bezpłciowa, szczerze mówiąc, y, ale, ale jeżeli chodzi o umiejętności i, i moc, jest bardzo fajną postacią, ale ten argument, że hej, ona pokonała prawie Tobiego, no to jest kwestia tego, że ona się przygotowała na to i to mm. naprawdę sporo czasu. Tak, e, no. Wiedziała, gdzie będą walczyć, wiedziała, że w ogóle będą walczyć, a to nie będzie tak, że za każdym razem e, mówicie hej, idziemy na duela, masz tydzień na przygotowanie się. No jakby ona spotkała go twarzą w twarz taką i jak zaczęliby się mm -hmm. bić, to skończyłoby się bardzo szybko. Oj, tak. Tak. Jak, tak jak widzieliśmy po użyciu tej pułapki, skończyło się i zajęło tak. to obito bardzo szybko. No oczywiście była i tak dalej, ale wydaje mi się, że to niewiele zmienia. To, to jest Kamui po prostu. Kamui jest tak, broken. no i patrząc na, na poprzedników, jak wezmę tutaj wam listę, no to tak, Kakuzu, myślę, że nie ma z nim żadnych szans, Konan, Kisame to samo. No teraz możemy hmm. do Hidana przejść, że prawdopodobnie tak. Hidan jest na tyle jakby zbyt porywczy, ona na tyle spokojna, hmm. że, że myślę, że, że go pokonuje. Nawet jeżeli tak. nie wie o jego umiejętnościach nie da tak. się do siebie zbliżyć. Więc walnimy tutaj Conan i, nawet moc, i od razu też, też kwestia tego, co powiedzieliśmy w tamtym odcinku, co prawda tego nie zweryfikowałem, ale z tego co, co pamiętam było w grze tak, że Conan walczyła e, z Sasorim w grze jako taki kanon i tak go zwerbowała. Znaczy, nie, nie, wal, nie walczyła, nie walczyła. Ona nie? walczyła z Sasorim, a Sasorim... Ale ja powiedziałem Sasori. Tak? A myślę, że ohidanie, <laughs> wiesz... Nie, nie, chodziło mi o Sasory'ego. Okej, okej, okej. No, okay, okay, okay. no. Dobra, więc e, walczyła z Sasory'em jako taki kanon w grze, tam poczerywnik czy coś, nieważne to jest. E, no i tak, ale to nie było tak, że ona go już finalnie pokonała. I chyba on nawet był w tym momencie... E, on jakby się, w którym... wiesz, To było takie coś, że ona zablokowała mu jego, y, jego marionetki. Mm -hmm. I ona jakby, y, jakby wzniosła się w niebo, skrzydła swoje takie roz, rozpatrzając. I on tak popatrzył mm -hmm. na ją i mówił, że to jest sztuka, wiesz? Tak, ale, ale chodzi wziął, mi o to, że, no. że to był jeszcze chyba Sasori za żyjącej postaci, w sensie takiej, że tak, to tak. nie był Sasori to, marionetka. Tak, to nie była lalka. Prawdopodobnie tak. to nie była lalka. Mm -hmm. Tak mi się zdaje, że to nie była właśnie lalka, bo to jednak było On miał jeszcze na sobie, jakby. wiesz, kamizelkę Johnny'na z Wioski Piasku. Mhm. Mm to on no no, więc, nie, prawdopodobnie yy... był niedawno po opuszczeniu wioski. Tak, czas. Kodan ląduje zaraz za Hidanem, bo myślimy, że, że po prostu Hidana złamałaby, bo Hidan jest bardzo porywczy, jest bardzo wolny też, jest, y, można powiedzieć, głupi, jeżeli o to chodzi. Nie jest zbyt inteligentną osobą. No to Juzo ten. biwa spokojnie, no i tego, którego nam pokazano, oczywiście też łamie, chociaż wiadomo, że jakby fabularnie na pewno by przegrała. No, ale tak to zostawiamy, lecimy do miejsca ósmego. Miejsce ósme to Shin Uchiha. Samozwańczy Uchiha Cicha i samo Akatsuki Akacki. Tutaj można się domyślić, że tak, Eliasz zbyt dużo nie jest w stanie powiedzieć, bo nie ogląda mm -hmm. boru, to chyba, że oglądałaś akurat ten fragment. Nie, oglądałem ten fragment i no. powiem szczerze, że jeżeli chodzi o jakieś tam animacje i tak dalej, to było fajnie zrealizowane, chociaż no. miało to zostać przedstawione z tego, co pamiętam, tak, że Shin Cicha to kozak, wiesz, Akacki wraca, czy coś takiego. Też miałem takie ale nadzieje, był, ale to szybko uklapło. Strasznym głównym. Jakby nie pamiętam, to wiesz. Jakby oglądałem na bieżąco, Wtedy Boruto i, yy, i też nagrywałem y, Naruto online, robiłem streamy, więc często po prostu, że tak powiem, rozmawialiśmy o Naruto, czy mm. Boruto i, i, I wszyscy mieli takiego hype'a na tego, wow, Shin jakiś ucicha, będzie super Reaktywacja akacki, mm. kurwa Nie, on był totalnym, totalnym, kurwa, on miał, Powiedzmy, to on miał Mangekyo Sharingana, czyli coś, co w świecie Naruto jest tak, tak silne, że to jest przegięcie pały a jego mm -hmm. broń robiła za naprawdę y, jego broń. Jego umiejętność mangeki Sharingan'a to. Y, Magnes. Magnes, jakby kontrola broni. Tak. No, mm -hmm. co można Bo powiedzieć? Nie jest zbyt y, silny i na pewno nie powinien być na ósmym miejscu, to jest nie. wykluczone po prostu. Y, nawet jak chcecie to sobie poczytajcie, tutaj oczywiście macie tekst, a ja w ten czas y, wezmę y, tutaj, prawda, naszą topkę, którą my zrobiliśmy. I tak, lecąc nawet po kolei, bez żadnego zastanawiania się większego, Kakuzu nie ma żadnych szans, Kisame nie ma szans, Sasori nie ma szans, Deidara myślę, że też nie ma szans. Chociaż w zależności od tego, czy on jest w stanie jako, jakkolwiek tymi shurikenami, rzuc rzucaniem tego wszystkiego, rozbroić te bomby. Jeśli tak, to, tak, jeżeli, mógłby, kontroluje coś metal, tutaj to no, jeżeli kontroluje tylko metal, to nie. Jeżeli kontroluje tylko metal, to nie, ale jeżeli kontroluje bronie wszystkie. Mhm. Bo tego też nam nie pokazano. Nam pokazano tylko właśnie metalowe bronie. To jest pokazane ja, specjalnie telekineza. Nie, nie będę podpisywał po tym, bo nie pamiętam, szczerze mówiąc. To jest telekineza, mhm. prawdopodobnie. Mhm. Więc na ósmym miejscu nie ma szans. Co najwyżej to jest miejsce 12, ale ja yy, z tego co pamiętam, mówię tutaj, żeby nie było od razu disclaimer: przesuńcie sobie to, jak w zależności od tego, co jest prawdą, jeżeli on jest w stanie jakkolwiek zadziałać kontrująco na Deidare, to by go może nawet pokonał ale nie sądzę, by był, by, by był w stanie, więc rzucam go od razu na trzynaste miejsce. Na... Tak, jako moc to znowu, on, on takiej mocy tak. samej w sobie nie ma, jakiejś ogromnej. Czekajcie, dobrze powiedziałem? Yy, na dwunaste miejsce, bo myślę, że Conan byłby w stanie połamać. Myślę, że byłby coś tam w stanie jeszcze pokazać. Trochę, trochę nas znienawidzą za obliżanie Konal, bo wiem, że ma swój taki znaczy... fanów ostrych, że mi się rozpisywali na takie długie wiadomości, że ona jest czwarta, top cztery, top pięć, uh -huh. wiesz? Y Powiem tak, no to jest takie gdybanie akurat, nie? No wiadomo, tak, to myślę, gdybanie. że nawet Hidana byłby w stanie pokazać, z racji tego, że Hidan jest po prostu bardzo, bardzo porywczy, wolny. Y nie jest takim bardzo silnym przeciwnikiem, szczerze mówiąc. W porównaniu, e, jeżeli działa... porównujemy ich do tych wszystkich koksów, no to nie, mhm. ale jest tak, silny. Tak, tak, nie, no to oczywiście jest, jest potężny, ale jeżeli, no jesteśmy jednak w topce, która jest akacki, czyli bardzo, bardzo, bardzo mocnej topce. E, tutaj, no dałbym tego shina bardzo nośnego, może być, może pokonać Dejdare, ale no, nie my musi tu mieliśmy, i tak samo jest z no, dostaliśmy dwa odcinki. Dostaliśmy tak. go na datę tak jak walczył, jak był y, ranny przeciwko Sakurze. Mm -hmm. to naprawdę ciężko powiedzieć i tutaj ten jego mangeki, Mangekio taki denny strasznie. Tak. No to ciężko coś powiedzieć. My go możemy dać równie dobrze za i przed Konan I to oby, mm -hmm. oby te dwa y, tak, oby te Także żebyście się za bardzo nie spinali. No. Ten Shin jest mocno nośny w naszej topce. Może być y, przed Konan, za Konan. To już jest kwestia wyboru. Ja ją tak. Ja bym go tak u, u, umiejscowił na tym dwunastym miejscu, tak. że tym... może by pokonał Conan, no. z racji tego, że no Conan tak musi się dużo przygotować, żeby coś pokazać naprawdę, naprawdę widowiskowego i, no. i mocnego. Powiedzmy, że on gdzieś tam sobie jest z tyłu, ale cały sęk w tym, że on tutaj nie pasuje na ósme miejsce, za mhm. nic, to jest nieporozumienie. Nie, nie ma opcji, żeby pokonał tamtych. Zabawne miejsce siódme, czyli Czarny Zetsu. Dlaczego zabawne, zapytacie? Czarny okay. Zetsu. <noise> Najlepsza postać w całym uniwersum tak. na pewno, pewnie mm -hmm. dla wielu z was tak samo. I prawdopodobnie jest tutaj dlatego, bo, bo pokonał Madarę, powiedzmy, pokonał tak. Madarę, czyli użył jakby jakiejś techniki pieczętującej, przez którą nie mógł się ruszyć, i jakby mm -hmm. dzięki któremu Kaguya powstała w jakiś tam sposób, też Dokładnie. nie mamy tego do końca wyjaśnione, jaka to była pieczęć, jak ona działała, też nie wiemy czy... Prawdopodobnie też zadziałało tylko na Madarę, ze względu na to, że miał w sobie właśnie Czakrę, którą... Czakrę Kaguje, Czakrę Drzewka, Czakrę Wszystkich Bestii, mm -hmm. także to jest, to jest dla mnie największe nieporozumienie, nie, może nie największe, bo tak. do, do, do tej pory największe nieporozumienie. Tak, do tej pory jest największym nieporozumieniem Czarny Zepsu. To nie jest wojownik, to jest postać, która, która tak. mąci, która tam ma swoją tą inteligencję, niby ktoś mówi, że on jest taki mm -hmm. inteligentny. Dla mnie to jest fabularne, ale tak? Przebiegły? Przebiegły to tak. No, nazwałbym go groźniej, ale nie chcę Chociaż ci no, nie powiem filmu. tak, nie powiem, żeby był tak inteligentny, żeby czekać bodajże tysiąc lat, żeby w końcu wywołać taką wojnę, na której, tak. y, wiesz, y, będzie mógł przebudzić kagüe. Tak, ja powiem tak, jak, na tysiąc, jak te tysiąc lat życia, to jest głupi tak. i to. I to chuj. No, no, ja tak. Od razu mówimy, pod względem siły, on, on po prostu nie jest silny, on nie ma mocy, on, on ląduje moc. dosłownie w tym samym miejscu, gdzie ląduje yy, biały Zetsu, można powiedzieć. No, oni tu sami piszą, że Black Zetsu jest manifestacją y, Kagui, jakby wolą Kagui. Mhm. to jakim, pod jakim względem oni sądzą, że on ma jakąkolwiek siłę? No, no. Właśnie, właśnie, też z tego co pamiętam było coś takiego, że w anime mówione było, że on jeżeli wiesz, e jak przejął Obito, że jeżeli w jakiś sposób by przezwyciężył to i wy wypuścił Obito ze swojego ciała, on instant został zabity, od razu. No, ale co oni tu piszą w ogóle? Jezus, tak. oni tu napisali, że on posiada troszeczkę mniejszą wersję umiejętności kagui Tak. Co? Mhm. Mm Mm -hmm. I Co? On nic nie posiada. Tam, jak jak fajnie, fajnie przeczytałem, akurat jak powiedziałeś w tekście, to prze, przeczytam, bo fajnie brzmi po prostu y, przetłumaczone z angielskiego na polski w translatorze. No. W związku z tym posiada szereg unikalnych zdolności przebiegłości, by zabić roślinę, aby ożywić swoją zapieczętowaną kochankę. No, to jest morderca roślin. To wszystko, To tak. wszystko wyjaśnia, piąte miejsce, lecimy dalej. Mm -hmm. Nie, no od razu rzucam go na 19-20 miejsce, jako cza czarny-biały tak, jeżeli chodzi o moc, on jest po prostu, po prostu słabeuszem, jest totalnym gównem, jeżeli chodzi o jakąkolwiek no, moc, ma to, siłę. Ma tu swoją umiejętność jakby kontrolowania ludzi poprzez, jakby tak jak Obito wchłaniał się, no to powiedzmy, że tak. y, to coś może znaczyć, ale to nie jest moc, którą możemy jakby określać w stosunku do siły. Tak, nie, nie. jeżeli chodzi o siłę, nie ma prawa w ogóle tutaj być. Tak, nieporozumionko. Miejsce szóste to Kabuto Yakushi I pozwólcie, że zacytuję pie pie pierwszą część tego zdania Kabuto nie jest oficjalnym członkiem Akatsuki Dziękuję bardzo, lecimy dalej Proste Miejsce piąte to Itachi Uchiha I powiem tak, jeżeli chodzi o to jak znowu Jeżeli nie wiemy kto jest dalej, to jest idealne miejsce <grych> Jest no, najsilniejszy No, no ja się słuchaj, tak przewijam teraz, patrzę mm -hmm. y Mamy znowu tego Kakuzu tak. tak myślę, jeżeli, o ile sądzę, że od Kisame jest silniejszy jako jeden na 1 Bo teraz mamy taki problem, teraz pomyśl, bo mm -hmm. mówimy o mocy, takiej tak. mocy, bo pojedynku jeden na 1 i tak jest bardzo silny. To jest osoba, która kończy pojedynki bardzo szybko. I która mm -hmm. nie tego kończy, która musi kończyć pojedynki bardzo szybko, ze tak. względu na, swoje, na swoją chorobę, której nie, nie wiem zbyt dużo, na swoją taką mm -hmm. właśnie przez tą chorobę wytrzymałość podupadłą. Tak. Także, a mamy tutaj naprawdę takich ludzi, którzy. Są naprawdę wytrzymali. Tak, to chodzi jest tutaj głównie o, o Genjutsu, no ale wiesz, jeżeli patrząc nawet na, na to, co się wydarzyło faktycznie, no to hej, ta czy jednym spojrzeniem rozwalił Kisame, ale to też było bodajże w grze, która w teorii była kanonem. Znaczy, czekaj, to jest mówimy to o spotkaniu system. pierwszym na wiadukcie, na takim mo, takim. Ojej, ciu, nie moście. pamiętam. Bo to jeżeli, jeżeli o to chodzi, to była prawdopodobnie nowelka, albo nawet mm -hmm. manga. Normalnie. Wiem, że też było gdzieś tam, że, że on go to po, po Genżutów tak, że jakiś sam myślał, że wygrywa, on po prostu nic nie zrobił, nie? A to, to na pewno było w grze. Ta część, o której mówię. A w tak. każdym razie, wiesz, to ty mówisz o mocy tak, tak, tak. Ale jest jeszcze to. Yy, ten, yy, jest jeszcze to Susano, nie. Jest Susano jest. Yy, jest właśnie jego amaterasu. Tak. Jest, jest lustrojata, jest mieszczotsuka. Tak. To jest arsenał, I choć to nie jest, to jest to nie arsenał, arsenał, który ludzie uważają, że jest niepokonany, nie uznałbym tego przecież, tak przecież w żaden zesu, sposób. Zesu tak powiedział i to tak musi być tak. przecież. I, ja po prostu Itachi'ego uwielbiam, jest moją ulubioną postacią, no ale nie popadajmy w jakieś takie samo uwielbienie i w ogóle, że mhm. wow, Itachi pokona wszystkich, bo tak powiedzieli w wywiadzie, który nie było takiego wywiadu, w sensie nie, było, nie padły takie słowa. Mhm. Ale dobra. Przynajmniej nikt mi do, do dzisiaj y, nie wysłał rzetelnego materiału, który na pewno mówi o tym, że tak właśnie powiedział. Tak, ja też Nawet rzetelnego nie Nawet nie ma mam nie skrawka, gdzie zostało przypo, yy, przetłumaczone to. Ja kiedyś szukałem tego trzy godziny, żeby zobaczyć, czy na pewno ja nie tutaj się A czego, o, o tym dobrze Tak. No to, to nie istnieje. Tak, to nie istnieje. To jest... Więc... No nie, po prostu to nie jest niezniszczalne, ale możemy śmiało uznać, że i Itachi jest na dobrym miejscu z tego względu, że jeżeli mówimy o walce takiej, że on go złapie kogoś w genjutsu, to jest bardzo dużo dużo szansa, że tak się wydarzy i po prostu skończy walkę w sekundę, ale jeśli nie, to też jeszcze jest Susano, o którym tu znał, nie możemy no, Tu znowu mamy kilka scenariuszy. Jeżeli walka, tak. walki się przeciągają, no to szanse mają go przeciwnicy, jeżeli nie mm -hmm. dają się złapać w genjutsu, ale nie wiemy, no w, tak jest, w tym anime tak jest, że jeżeli Kishimoto chciał, to ktoś był w Gęnczuczu. No, Jakoś nie, nie musiało być prawie. tego specjalnych tych. I dać sobie palce mógł zrobić Gęnczuczu. Mm -hmm. znaczy, jeżeli tylko na to, to, to co pokazywał, <laughs> jak go przestawiono i w ogóle o tym, o tym co pokazał, no. to myślę że to jest dobre miejsce. Po prostu został tak pokazany jakby był w stanie rozwalić no praktycznie każdego, ale na pewno nie wszystkich. Tak, jeżeli jeden na jeden y, zgadzam się że wszystkich pokonuje, z mocą. Można spekulować? Różnie, tak. Ale różnie. Y jestem w stanie stwierdzić, że okej, okay, jest okej. Okay. No, także y wpisujemy Itaciego na miejsce piąte i lecimy dalej. Miejsce czwarte to Orochimaru, co jest od razu żartem, ponieważ dwukrotnie przegrał z Itachim, który jest niżej od niego. Co? No, co dużo <laughs> mówić, ogólnie. No. Czekaj, no to, to jak mówiliśmy o tym genjutsu. raz złapał go od razu. On więc, jest on mocno hej. podatny, powiedzmy, podatny. Nie, nie ma, nie ma powiedzmy, szczęścia do ucicha, jak tak. dobrze wiemy. Tak. I a druga sprawa jest to. to, że jak już się chciał odrodzić, to po prostu... Mieczem to go przebił i... Tak, został obluty A najgorsze tak. to było takie coś, że jego ten wężyk na koniec, już po śmierci, takiego wyskoczył. Ale, mhm. ale ten kawałek amaterasu na jego spadło i go spaliło, to było takie oh. żałosne, <grystanie> tak mi go było szkoda, już ja mówię, Orochimaru, fajnie, o, ucieka sobie, bum, koniec. Tak Orochimaru, no, trzeba powiedzieć tak, jeżeli chodzi o moc, to nie nazwałbym go totalnym kocurem, jeżeli chodzi o to, czy pokona tego, czy tego, to jest, jest ten problem z nim, że właśnie, on jest nieśmiertelny, można powiedzieć, nie? Tak, to jest... I prawdopodobnie on będzie się dłużej trzymał niż wszyscy w tym Naruto. Tak, jeżeli on jest w dobrym stanie i ma te swoje nowe ciałko, bo tu mhm. musimy zrobić te swoje domysły, no tak. to naprawdę jest praktycznie śmiertelny. To jest Voldemort w świecie mhm. Naruto. On ma swoje chorukrusy. W tych, jakby, no jeżeli oglądaliście, to będziecie wiedzieć yy, o tych chorukrusach. No to, to są jego pieczęcie. No to on z tej, tej pieczęci za każdym razem może sobie wyjść, to samo pokazał tak. nam. No, no, i no to dokładnie. jest problematyczne, że go pokonać, pokonać. go, pokonać można, tak? Tak. Ale tak. zabić, no to już mamy problem. Tak. I właśnie problem jest w tym, że często yy, ja mam wrażenie, że jest. jak on będzie z kimś walczył, to może go jakby wycieńczyć na tyle, że zaraz znowu się odrodzi bez większych problemów. I po prostu pokona tą osobę, w sensie dobije ją, nie, wiesz, będzie nam wytrzymało się jechać cały czas, po mm. czym zaraz się odrodzi, jakby spełnił siłę, można powiedzieć, i, i po prostu sobie poradzi z kimś. I dlatego ja go umieściłem w swojej topce całkiem wysoko, no z racji właśnie takiej, ale z niektórymi osobami, no nie uważam, że byłby w stanie jakkolwiek konkurować, no bo, bo hej... Y Czekajcie, gdzie, gdzie możemy go wrzucić. No, Czy w Pokonałby <G EdisonABszy> Kakuzu? Tak w sensie, że na pewno by go rozwalił? Nie sądzę. Czy wykonałby ten s... same? Nie sądzę. Kogo on mógłby tutaj jeszcze uh, spróbować? Mógł. Ale to był fajny pojedynek. Chciałem zobaczyć taki pojedynek, jaki sam Orochimaru. E, jeżeli chodzi o Sasoriego, no to tutaj mam właśnie to, że. W, ty, to w tym tak. przypadku mam wrażenie, że Orochimaru mógłby go pokonać. Bo chodzi o to, że, że wiesz, yy, yy, ten, ten go tą marionetką coś robi, ale ten zaraz się odrodzi, nie? Pamiętajmy, że znowu to jest Orochimaru, czyli Edo Tensei. I mm -hmm. Mieliśmy, mieliśmy o, pokazane też? taką sytuację, w której. No nie pomyślałem w ogóle, no. No właśnie, to jest to Edo Tensei. To jest to Edo Tensei, które mąci mm -hmm. nasze plany i które może. Dać tak. tutaj troszeczkę taki argument, że jednak Dobra. on sobie zaraz Hashiramę sobie przyzwie. I Dobra. to jest ten mały argument. I fajnie, że to powiedziałeś, ale to jest idealna sytuacja, identyczna sytuacja jak z Conan. To jest kwestia przygotowania się. No, na, w sensie na, na, na. wiadomo, że to jest i tak lepiej niż Conan, bo Conan musiała się tydzień do tego przygotowywać, a Orochimaru mógł przez całe życie sobie nawalić tego do ile wlazło i przezwać praktycznie instant, wiesz? No, ciężko... Ale, że... To, te, no, to, to pewnie trwało. Taka niezbyt. Yy, mi się wydaje, że nie powinna w ogóle istnieć, jest tak silna. Oczywiście. To sobie, no to, sobie nagle tak. takiego gościa i sobie stoisz obok i sobie go kontrolujesz. Mm -hmm, mm -hmm. I to, to dobra, ruch. ale tak patrząc patrząc pod względem tego, jak to, co pokazał rzeczywiście Orochimaru, bez takich przygotowań, w sensie, że nie musi tego miesiąc czasu przygotowywać. W sensie, nawet jeśli chodzi o to yy, przyzwanie już rzeczywistej osoby, to okej, okay, to nie trwa tak długo. Ale z drugiej strony, można to przerwać. Więc to nie jest tak, że na pewno, wiesz, jak walczysz w zwarciu, on w środku walki sobie zrobi Edo ten sam. jest trudny do oceny, trudny do oceny. Raczej, ludzie by mu na to nie pozwolili. Ja bym go umieścił właśnie tak, że mógłby pokonać Sasoriego, bo mam wrażenie, że po prostu w tej walce on by mógł się bardzo szybko odradzać. Z poprzednikami, no nie. no Mam wrażenie, że, wiesz, kisame czy kakuzu po prostu tym ogromem mocy. No tłamszą no, to go. Są, to są przytłaczające, przytłaczające siły po prostu. Tak mi się, mi się wydaje to mm -hmm. no, tak samo. Sasori, jeszcze bym powiedział, że to jest wyrównane, ale tak. ta moc ta mądrość jego, te jego wszystkie techniki, które on przez całe życie maniakalnie się uczy, mm -hmm. to ja jestem w stanie go I, i to, dać. To, to jest jakby... to zabawne, bo tu właśnie tak mówimy, że wygrał nie wygrał, ale tak jest prawda, że to, to nie ma tak, że Kakuzu by z nim wygrał. On po prostu by z nim zremisował. No, I, tak, nie, I tak, i, 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 jeżeli tak patrzymy, to rzeczywiście Orochimaru mógłby być na tym miejscu, bo nie sądzę, by ktokolwiek z tej topki, w ogóle wszędzie, kogokolwiek nie weźmiemy, był no. w stanie rzeczywiście do końca rozwalić Orochimaru. Musimy troszeczkę patrzeć na, i troszeczkę na pojedynki jeden na jeden, mhm. żeby sobie to porównać, i troszeczkę na taki ogół mocy. Jeżeli się o ten ogół mocy, to okej, okay, jest przed Sasorim, ale nie pokonuje już, nie, nie ma większej mocy od Kisame, Kakuzu. Tak, dlaczego wrzucamy go na siódme miejsce, zaraz tacie, y, za, za Sasorim, i ale nie ma szans w ogóle, że jest przed Itaciem, nie? Tak jak mówię, i by go nie zabił. Oczywiście finalnie. I pokazał mu pokazał, kto, poka tak, ale dwukrotnie go wykonał, więc co, co to jest w ogóle za miejsce? Miejsce trzecie to jest bull slash nagato, czyli pain. Tak, e, tak jest. I tak I oczywiście, e, tak jak mówiliśmy, to są dwie różne osoby, można powiedzieć, dwie różne jednostki. Jak najbardziej, czyli jeżeli no? patrzymy, pain, to rzeczywiście pain był, można powiedzieć, w Akatsuki, e, tym rzeczywistym, które najlepiej znamy, czyli, czyli tym środkowym z burkami, wiadomo. I on się znajduje na no, doskonałym miejscu, jeżeli nie wiemy, kto jest dalej. Tak, tak, no Choice no, so chłop z Rinneganem, czyli tak. jakby z next levelem Eternal'a, Mangeki'a, Sharingana Dokładnie Więc ci, ciu, ciu, coś powie... ciężko coś powiedzieć, Rinnegan y, jest tak. najniższymi oczami w Shippudenie, tak? Dokładnie, i ciężko powiedzieć, żeby, ciężko powiedzieć coś na korzyść innych, żeby byli w stanie pokonać Paina Wiecie, jakby jest ich ma, sześciu, ma y, mają super ostre techniki z rzeczywiście, tak jak Kakuzu, jest mocny, no bardzo ciężko tak naprawdę w ogóle skojarzyć co, yy, co on robi myślę że reszta akacji znowu to jest ten, tajemniczość że za bardzo nikt nie wiedział co on potrafi on w ogóle w cieniu był bardzo długo yy, nie, nie pokazywał się w ogóle innym nie e... złapał jednego z gingericki dżingir, tak, tak, tak. E, więc jeżeli chodzi o to, no on, on przewyższa siłą każdego. Jeżeli chodzi o nagato, no to to już jest trochę inna kwestia. W sensie można powiedzieć, że Pain równa się nagato, ale to trochę nieprawda. Nie, nie liczymy tutaj Edo Nagato, bo to już jest po śmierci, jakby e, to już nie jest jakby akacki, można powiedzieć. Więc. Jeżeli chodzi o Nagato, oni prawdopodobnie nie tutaj na myśli tego nagato z pierwszego, pierwszego akacki. No oni A tam dużo nie tak był aż nie tak powiedzieć. No, nie on będzie... był, oby bardzo młody no, przede wszystkim. Jeszcze tak. jakby nie ogarnął tego. On wtedy przebudził w ogóle swojego inegana. Mm -hmm. Jakby nie przebudził, tylko zaczął go używać tak, normalnie. Tak, tak, tak. I także nie możemy dużo powiedzieć. To było jedno mm -hmm. użycie, zniszczenie tam armii Hanzo. Tak. W sumie Hanzo tam nie zginął jeszcze, później no. go po prostu zadobił Także nie no to możemy, takie, możemy dużo takie powiedzieć. Taki moment przełamania, nie? że jest Gato, jego tak, najsilniejsza, tak. można powiedzieć, forma za życia. Mm, i bo i Edo nie mówimy play. Ogólnie to, 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 musimy wspomnieć, że o Edo ten seij nie bierzemy pod uwagę. Mm -hmm. Ale to też w sumie będą pewnie argumentować, że i go pokonał, to mówiliśmy sobie w tak, tak, przednim ale, ale materiale. Tak, to jest trochę inna sytuacja, nie? No bo jakby Edo ten Sej to mówimy o, o tutaj, o akacki, a nie o postaciach danych, czyli jak, jak rozumiem, mówimy o Akaski, czyli po prostu w momencie, w którym oni rzeczywiście w nim byli, tak? No, no, no. Tak Kwestia, kwestia ma... prosta. Jeszcze możemy sobie wspomnieć, bo też ludzie mogą sobie argumentować o tak, że Naruto z Sage Modem go pokonał. A. I to znowu jest, nowa jest ta kwestia, hmm. że... No nie wiem jak ty, ale ja uważam, że nie powinien go pokonać. To jest... No nie powinien go pokonać, ale mamy, ale mamy za to jakieś wytłumaczenie tego, bo po pierwsze mhm. y, Naga to był zaraz po walce z Jiraiją, Ruszył tak. od razu na wioskę, po walce z i i sam w że to była bardzo ciężka walka dla niego. Mm -hmm. Dodatkowo użył Ten Tensei na całą wioskę. Co już jak widzieliśmy, krew, krew tak. z ust mu leciała i sama Konan mówiła, że już za bardzo, za bardzo przesadza, że zaraz nie wytrzyma i tak dalej, i tak dalej. To jego wszystkie techniki wymagają bardzo wiele czakry, a on był w bardzo mm -hmm. złym stanie. Tak, tak. No, I pytamy, dodatkowo to powiedzmy był. sobie y, fakt, którym jest to, że największe problemy sp sprawiła mu po prostu goniasta bestia. Mm -hmm. I to był jego tak. gwóźdź do trumny I tak. tyle on, Naruto, on, Naruto, on pokazał jak Naruto ukrzyżował na ziemi no. I, to, I to była właśnie walka z Naruto A potem to no, się działo wie, to wie, już... wie, Wielu uważa, że po tej walce Naruto się skończyło tak, tak Ja bym nawet trochę się pod tym podpisał Ale y, uważając y, Po miejsce trzecie Pain jak najbardziej jest na dobrym miejscu My na uważamy, chwilę, no. że pokonałby poprzedników Po prostu Jest, jest silniejszy i pokonałby ich tak. na pewno. Dokładnie Miejsce drugie to Tobi slash Obito ucicha I znowu mamy jakby dwie różne postaci, można powiedzieć. My o tym dużo gadaliśmy w poprzedniej tak. części. Tak, bo to jest e... coś, coś taka, taka sytuacja, w której nie do końca... I to się zgadzamy, bo ja bardzo sobie cenię Kamui. Mm -hmm. Tak. No, ale ogółem A... chodzi no. o to, że my dzielimy od razu na dwie części, czyli możemy od razu szybko powiedzieć. Jeżeli chodzi o Obito ucicha Obito ucicha był już... Yy... Członkiem, można powiedzieć, akacki, już po tym, jak praktycznie wszyscy nie żyli, oprócz, oprócz Kisame, same. Od tego momentu zaczęło się, tak jakby, trzecie akacki, i w tym momencie. Tak, on jest najsilniejszy. Jakby, porównując nawet z tym drugim akacki, to on, on rozwali wszystkich, czyli ma już Rinegana i ma Sharingana. Tak, tak jak najbardziej jest Obito, na dobrym to. Rinegan, Sharingan z Kamui. Mhm. Y, Obito z y, oczywiście stylem drewna. No. Tak to jest, to jest no, parowalne to to nie, nie, nie ma jakby chyba nikogo kto by powiedział, nie, Obito cicha jako ta postać przegrywa z kimś tam, o, Zitacim, a z zapomniałem i tacie przegrywa bo, bo, bo wiesz, lustro jata, bo łapie go w genjutsu się, i potem go z ta tak, przecina, tak, wiesz tak, co chodzi no, wiadomo, wi i shuriken jutsu bo nie wiem czy wiesz, <grywa> ale, ale Itacie się określił jako kozak w shuriken jutsu, tak, bo on odbije tam tu i wiesz co chodzi, no więc Obito ucicha przegrywa, a tak całkiem serio to nie, no Obito Cicha jest y, kozakiem totalnym wygrywa to wszystko. Jeżeli chodzi o Tobiego, już jest inna kwestia, bo y, to zależy kiedy Was... patrzeć. Bo tak jak mówię, trzecie Akaski się zaczęło w tym momencie, w którym y, no już wszyscy nie żyli, ale wtedy też niby był Tobie. Ja bym tego Tobiego uznał za po prostu członka drugiej części Akaski, Czyli zakończyłbym mniej więcej na tym, jak walczy, walczył właśnie z Konan. Tak, jak czyli obitość za, na, za nami. I za nagi i za nagi. Mhm. Czyli mhm. obito z Kamui i Zanagi, co moim tak. zdaniem też jest, jest tak silne. Po prostu, według mnie, umiejętność, jaką jest Kamui, ma lepsze umiejętności niż, niż Line sam w sobie, co jest właśnie troszeczkę. Trochę dziwne. Bo, bo to, mówiłeś też, że o, Rinnegan tak, to taki to jest... najlepszy, ale ja bym się trochę nie zgodził z tym, że Rinnegan jest najlepszym do rzucu, Jest next levelem, jest next levelem. Ale nie? to nie? znaczy trochę, wiesz? No w sensie... właśnie, właśnie, to jest, le... tak. jest, jest na papierze next levelem. Tak, tak to samo się jak, jak, jak chyba jakoś. na samym początku mówiono, że Byakugan jest lepszy od Sharingana. Hej, to nie o, oj, oj. W, ża w żadnym <laughs> wypadku. Tak, tak, tak ono, no to no tak. To, to było e, źle. Właśnie, ale, ale o czym tutaj mówimy? Tobi. E, my to się od, oczywiście trochę wspieraliśmy w poprzednim odcinku, tro, trochę wam ten. Spróbujemy to powtórzyć w tym. E, w każdym razie e, od razu się zgodzimy z tym, że tobi, ten tobi śmieszek, e, slash, ten, który wygrał z Conan, nie miałby szans z Painem. Zgadzamy się. Myślę, że jest pewien scenariusz, w którym może... <laughs> ale ty lecisz tylko, mój, ale no, nie, ja bym powiedział, że trochę, trochę nie ma szans. W sensie sześć typa versus jeden typa, ten Renegan, gościu tylko z ja tak naprawdę. Ja bym hmm. mógł opisać tą walkę jakby na papierze, ale no powiem tak, to jest 90... Obra, 80, 80, 80 do 60. Jeżeli przedstawimy jakąś postać w danym świetle, w jakichś okolicznościach, tak, to tak. można powiedzieć, że nawet Hidden pokonałby Tobiego. Ale no. to wiesz... To wiadomo, ale tak myślę, że na pierwszy rzut oka od razu wychodzi na to, że hej, Tobi trochę nie ma szans z Painem. Co innego, tak jak mówiłeś, walka z Itachim, gdzie tutaj się już nie zgadzaliśmy, ja mówiłem, że Itachi raczej by wygrał z Tobim, mówię cały czas o tym Tobim, śmieszku, slash nie. Tobim z Izanagi, plus yy, yy, tym. z Kamui. Oczywiście Itachi, yy, nie Itachi, tylko Obi, to obawiał się Jakiś sposób tam i mm -hmm. To na pewno. Ale to właśnie były takie obawy, myślę, że na krawędzi. Nie to my to zawsze-zawsze to Kamuji. To, tak. no, to jest osoba, która. No, ja osoba z komórkami ja Hashiramy Osoba, mm -hmm. która ma bardzo dużo czakry dzięki temu, osoba, która się regeneruje, osoba, która jest bardzo, bardzo wytrzymała. A i to jest taki. To jest taka druga strona. Tak, on, to, musi, to, to się on musi go skończyć jak już. najbardziej. On, tak, on musi go skończyć. Albo sobie, mhm. sobie gdzieś tam, tu sobie przeniknie, Hakamui, tu sobie przeniknie, wyczeka go i w końcu go pokona. Tak. Dodatkowo dodajmy, że on ma to cały czas Izanagi, które może być właśnie takim elementem zaskoczenia, który jest up, który też chcesz Ale OP. z drugiej strony wiesz, Itachi też ma, on wie o tym. Izanagi i Izanami użył, także wiesz, to, to my nie, nie. Tak, tak, no to, z drugiej strony to samo mamy, że mhm. Tobi tak samo wie o Genjutsu, i wie, że on Jeżeli chodzi sam, w tym o moc, to już tak? bym na pewno zgodził się z tym, znaczy zgodził się, powiedział po prostu, że Itachi wygrywa, bo Susano, a Tobi nie ma takiej jakby bestialskiej ubermocy, mam wrażenie. Mmm... No, mów, mów, bo już widzę, no że dla, mi, dla mnie moc, dla mnie właśnie moc, cała tkwi moc w Kamui i w bezsensywności tego, jak to jest bardzo silne. Dla mnie to jest niepoważnie silne. Jest silne, oczywiście, ale jest kilka, kilka, wiesz... Yy, no, takie tych, są niby limity, które praktycznie nic imię. nie znaczą, bo... Bo ale to jest, ta, wiesz, to, to jest... Naruto, jednak no. każdy limit, każda technika, powiem Ci, zacytuję takiego wspaniałego człowieka, każda technika ma Mio. jakieś słabości, nie. No także... To właśnie miałem, to miałem, miałem, ja to w komentarzach właśnie, ja też często ludziom wbijam do głowy, że kamuj, kamui, kamui, i wolni z tym tak zawsze. Nie, no znaczy, oczywiście, że każdy, do, ka każdy dopiszą, fan dlaczego użyje tego argumentu, bo to jest karta Jokera. Ale... ale ten... <śmiech> <śmiech> Ale no, jeżeli mówimy o mocy, ja bym, ja bym powiedział jednak, że Itachi y wygrywa z Tobim, jeżeli chodzi o to moc. Jeżeli mówisz o Kamui, to też no, i na to jest kontra, i na to jest kontra. Na wytrzymałość mógłby gra grać Tobi, żeby właśnie wy wykończyć Itachi'ego, oczywiście. Y Itachi nie powiedziane, że nie złapałby go w Genjutsu, bo wiesz jakby szarego. Sharingan... No to jest walka, walka u cicha, czyli. Tak. To powinien, być, to powinien być tego świadomy. Dobra, bo, bo to wychodzi su, ale na to, że jest Itachi, ja, jestem, ja jestem i ci... jego ty trochę jesteś fanboyem Tobiego, slash po prostu Kamui. Nie, e, ja po prostu i... szanuję, doceniam tak, to Kamui, bo tak. czytając to Kamui, to ja się łapię za głowę, on się może pojawiać gdziekolwiek zechce, on się przenika mm -hmm. przez wszystko, no co to ma być, on no tak. się znika kiedy chce, on sobie do innych wymiarów ludzi wysyła. Tak. Nie no, szczególnie Później niego... to już on używał tego jakby, nie wiem, jakby wodę pił, to dla niego nic nie było, nie, tak, ale na początku, on nie ma limitów. Jak, on dzięki jak, jak Kakashi rzucał po... Kamui na Deidare, to to trwało pół odcinka, także <laughs> wiesz. Ale Kakashi to właśnie, Kakashi, to mi się wydaje, że to jest też trzy półeczki niżej, mm -hmm. szczególnie w wtedy. No i dodajmy, że on tak. ma komórki Hashiramy, które prawdopodobnie dzięki temu dają mu na tyle wytrzymałości, że on sobie to używa, 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 sobie, używa sobie używa Kamui. Co czy używał ich jako Tobi? Jeszcze raz? on używał ich jako Tobi? O, nie słuchajcie, jeszcze raz. O, halo, halo. O, teraz. Czy tak, on no? używał ich jako tobi? Czy on używał. Yy... Komórek Hashiramy jako tobi, jako śmieszek, z doskonan, i on, tak on dalej. on miał te komórki Hashiramy już w ciele. On miał... Tak, on miał ja wiem, łąka. ale chodzi o to, że tyle drewna jakby jakoś nie używał. Wiadomo, nie, że ta regeneracja, ale. On mógłby go po prostu zdmuchnąć tym yy, Susanom mam wrażenie. Jeżeli dałby się trafić, pamiętajmy, że. Oczywiście. Na, na a, no obito. to też masz, masz, masz tutaj rację, no bo wiesz, jednak on by mógł go tym yy, niepokonanym yy. Yy, mieczem Totsuka, on po prostu sobie przeniknął, nie? Tak, no on jest nie do trafienia, no to jest chora umiejętność, mhm. to jest umiejętność, która, którą możesz, możesz pokonać go, bo te limity są limitami. Dobra, bo tak będziemy I... gadać przez kolejną godzinę i wyjdzie na to, że ten materiał będzie od dwie godziny, a już, a szybko, już teraz nikt nas nie szybko. słucha. Dobra, jeszcze, o, o, od, na, od na razu. Obito. No, obito trzeba go skontrolować szybkością. Taką tak. maksymalną szybkością, w czym Taci jest słaby. Taci jest słaby w szybkości uh -huh. i wytrzymałości. I trzeba na jego właśnie i wytrzymałość, i szybkość. I to, co pokazał tak. właśnie Milato, Minato go rozróżniło, Patki, dzięki właśnie tym dwóm rzeczom. I dla mnie ostateczna jest taka odpowiedź, że obito znak większości. Dla ciebie i Itachi znak większości, rozumiem. Ja ogółem przywołuję tutaj naszą topkę. Od razu mówię, że tak. Na pewno na miejscu drugim w tym momencie Obito trafia. Bo wiadomo, hmm. że pokonał każdego z poprzedników. Jeżeli chodzi o Tobiego, to ja tutaj zrobię na czwartym miejscu Itachi, slash Tobi, bo się okay. zgadzamy z tym, że Tobi by przegrał z Painem. A tutaj już sobie wybierzcie, chyba kogo bardziej kochacie, Tobiego tak. czy Itachiego. Możecie to argumentować. Tyle. Ja mogę się dołączyć do tak. dyskusji. <laughs> no i, i to tyle w drugiej pozycji. Miejsce pierwsze to Madara Uchiha i ja chciałbym zrobić ten sam gag, który był z skaka Kakashi, chciałem powiedzieć, z Kabuto, ponieważ no, Madara jakby nie był nigdy w Akatsuki, chociaż y, oczywiście tam Wiki i tak dalej klasyfikuje go jako y, członka akacki. No nie ma nic tak naprawdę. Jednocześnie tam jest y, zaznaczony jako y, jakąś tam przynależność. Poczekajcie, ja już wam to sprawdzę, ja wam mówię, bo ja tu mam wszystko odpalone. Ciekawe, co y, znaczy y, ich przynależność? Co nie, to, jakaś nie początka, powiązania. Papier, to jest przepraszam, popraźny. nie przynależność. To jest powiązania. Y, więc no, powiązania mam. Jakiś. Od razu mówię, że jeżeli traktujemy, traktujemy Madaria jako członka, to y, akackie oczywiście, to trafiłby oczywiście na pierwsze miejsce nie ma, nie ma tutaj chyba żadnego ale No bez apelacji ale on nie powinien tu być je, jeżeli nie traktujemy Kabuto jako członka Akatsuki, bo nie powinniśmy tak samo Madary nie powinniśmy mhm. ale jeżeli chcieliby traktować Kabuto i Madary na, na tych miejscach to chciałbym zauważyć gdzie Taka gdzie Sasuke, Karin Jugo i Suigetsu no dokładnie. No, płaci. Nie chcieli mieć top 20 skiderem. i tyle. Wybrali sobie co chcieli po prostu. Tak. Zamiast zrobić to 24, zrobili top 20. Więc. E. Tak jak mówię, myślę, że miejsce pierwsze Madara by zajął. Jeżeli by rzeczywiście to trafił, w naszej topce nie powinien tu być, więc wyrzucamy go. Nasza topka wygląda następująco: pierwsze miejsce Obito, drugie miejsce Paint, trzecie miejsce Itachi Tobi, czwarte miejsce Kakuzu, piąte Kisame, szóste Orochimaru, siódme Sasori, ósme Deidara, dziewiąte Shin, dziesiąte Konan, jedenaste Hidan, dwunaste Biwa, trzynaste Yahiko. 14 sles, 16 y, randomy oraz 17, 18 to Zetsu biały oraz czarny. I na tym chyba skończymy. Wszystko ten, gra, wszystko przy, gra. krótki odcinek. Trochę pogadaliśmy. Tak. Jeszcze, jeszcze, jeszcze dłużej niż ostatnio, a miało być po, połowę krócej, tak przynajmniej się. <gry> no tak było! Przed całą nagrywką mówię, hej, ja muszę to nagrać, bo jutro odcinek, <gry> ja nie mam czasu i, i uwiniemy się chyba szybciej z racji tego, że już gadaliśmy i nie będzie za bardzo o czym gadać, będziemy się nudzić strasznie, a wam powiem, że wyszedł chyba jeszcze ciekawiej ten odcinek i wyszedł jeszcze dłuższy, także pozwólcie, że skończę, bo ja muszę to jeszcze zmontować, a ch chciałbym to zrobić dzisiaj, <gry> także... Dobra, żegnamy się z wami, zapraszamy na kanał Nekona oczywiście Zapraszam, i... zapraszam Cześć Siema, siema